Spocone dłonie, skrócony oddech, drżący głos, trzęsące się ręce. Czy ze stresem można sobie poradzić? Czy stresowi można przeciwdziałać? Tak. Zobaczcie, jak okiełznać stres w komunikacji. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Stres to taka zmora, którą każdy z nas zna, z którą każdy nieraz miał do czynienia. Bardzo często w sytuacjach komunikacyjnych on nas wręcz paraliżuje. Wysyka nam w gardle albo wręcz odwrotnie produkuje nam się za dużo śliny. Albo mamy słowotok, albo nie potrafimy znaleźć odpowiedniego słowa. Trzęsą i pocą nam się ręce i jest jeszcze wiele, wiele innych odruchów wegetatywnych. Ale to, co najważniejsze, często nie osiągamy tego efektu, który sobie zamierzyliśmy, zapominamy o wielu rzeczach i nie potrafimy powiedzieć tego, co sobie wcześniej przygotowaliśmy. Ale stres może być także naszym przyjacielem i nie zapominajmy o tym. Stres to z biologicznego punktu widzenia zwiększone wydzielanie kortyzolu i adrenaliny. A te dwa hormony, hormony walki i ucieczki, to takie hormony, które zwiększają nam koncentrację, które powodują większą bystrość umysłu i szybsze, lepsze reakcje również w sytuacjach komunikacyjnych. Problem bierze się z tego, kiedy stresu jest za wiele, kiedy nie potrafimy z nim współpracować ani w wystarczający sposób go opanować. Pamiętajcie o tym, że stres może być naszym przyjacielem, ale nie możemy pozwolić mu się zdominować, dlatego trzeba go trochę wziąć w ryzy i uspokoić. Najlepsze będą ćwiczenia oddechowe i tutaj polecę Wam jedno z takich ćwiczeń. Kiedy macie stresujące spotkanie, znajdźcie kilka minut przed nim jakieś spokojne miejsce, to nawet może być toaleta. Nabierzcie bardzo dużo powietrza i nabierając tego powietrza policzcie do 5. Potem zatrzymajcie oddech. W czasie tego zatrzymania oddechu również policzcie do 5 i również do 5 policzcie wypuszczając powietrze. Powtórzcie to ćwiczenie 4-5 razy. Ono pomoże Wam trochę wyrównać oddech, a więc nieco obniży poziom kortyzolu i adrenaliny i trochę uspokoi Wasze nadmiernie pobudzone i zestresowane ciało. Myślę, że dzięki temu będzie Wam się lepiej mówiło, będziecie dobrze przygotowani i będziecie osiągać to, czego oczekujecie na spotkaniu. Czego oczywiście Wam życzę. Nie dajcie się stresowi. Zróbcie z niego przyjaciela, a nie wroga, a to na pewno wyjdzie Wam z korzyścią. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, zadawajcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku.